Tak więc witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, nagraniu z Kingdom Rush Frontiers. I dzisiaj zmieniamy sobie bohatera na Doom Tank SG-11. A ja już sobie rozdałem punkty. Bardzo ciekawa postać. Oczywiście plansze mam uzupełnione, bo graliśmy ostatnio na livestreamie znowu. Więc jakby uzupełniłem sobie braki w wykonaniu tych plansz. A my dzisiaj robimy oczywiście kolejną planszę i to jest chyba ostatnia, tak mi się wydaje, z krasnoludów. No bo tu jest jakiś tron opisany. The throne room is before us. Olup, no widzicie, wszystkie skarby. Jeszcze jedną rzecz bym sprawdził, jakie wieże chcemy dać. A domek z kolcami, rycerzy, tych w ogóle nie buduję. Nie wiem, czy ich nie wywalić w ogóle stąd. Nie wiem, czy bym nie zaekwipował jakiejś innej wieży. Chciałem zobaczyć po prostu, jak oni się prezentują, ale szczerze powiedziawszy, do niczego mi nie są oni potrzebni. Wymieniłbym ich chyba na kościotrupy po prostu. Mimo, że kościotrupy też nie są, no, chyba, że naprawdę będzie jakaś długa plansza, to może będziemy mieli czas na to, żeby kościotrupy stawiać. Ale ja zazwyczaj nie mam pieniędzy, żeby w te wszystkie wieże postawić. Zobaczymy. O kurczę, mówi, że zrobi pieśń o tym zwycięstwie. Okej. Dobra, czyli oni idą z różnych kierunków. Go, go, go! Ciekawe, tu pewnie jeszcze ktoś będzie wyskakiwał. Chociaż kto ich tam wie. Tu są wieże. Nie robiłem tej planszy nigdy. Pierwszy raz w niej jestem przecież. O, wskoczył do złota, widzicie? Tu pewnie w złocie coś będzie latać. No zastanawiam się, jak to zablokować. No, ewidentnie będzie pewnie większość szło tą drogą. O, ktoś jeszcze tu będzie przechodził. No i ewentualnie ktoś jeszcze tu z boku wyskoczy. No to w takim wypadku, no na pewno moim zdaniem trzeba by było zrobić, no gdzieś tutaj kolce, tak? No bo czemu nie? A później zrobić coś, co będzie bić po dwóch stronach. O. No i to bym chyba taką, takie zrobił. Dwóch tych, nie? Aha, no i nie mam pieniędzy, więc w sumie problem rozwiązany, możemy jechać dalej. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Czołg ma moc specjalną, nalot bombowy, plus jeszcze sobie... potrafi sobie wystrzelić takie rakiety. Zastanawiam się, gdzie jest tutaj ukryty znajdźka jakaś. Może jak on zeskakuje ze strony, to trzeba coś zrobić. Jest, jest złoto, widzieliście? To był Sknerus Makwacz? Scrooge. No znalazłem, ale zazwyczaj są jakieś dwa takie. I should have invested more in my army. No może, może. No i teraz jest pytanie, co tu zrobić? Troszeczkę dostaje ten. No tu za bardzo nikt ich nie bije na tym poziomie. Dobra, my sobie będziemy ich tu... Zastanawiam się, co zrobić, jak tu zaczną biec, nie?
tędy. Czy się będziemy później zastanawiać się, jak to zrobić. A, już tu gdzieś idą, widzicie? Bokiem. Od razu puszcza mnie, żeby jak najszybciej te fale przechodziły. Te kolce ostatnio zrobiłem i testowałem sobie, i jak się zrobi kolce razy dwa, znaczy takie bardzo mocne kolce i są dwa obok siebie, to praktycznie nic nie przechodzi, wszystko od nich ginie, nie? Czyli jakby tu zrobić kolce tu i tu, to praktycznie wszystko, co tędy przechodzi, umiera. Przynajmniej jeśli chodzi po ziemi, nie? Nie trzeba nawet bronić tych linii za bardzo wtedy. Tylko że to, no, jednak trzeba mocno, sporo zainwestować w te kolce, tak? A dopiero wtedy się to zwraca po jakimś tam dłuższym czasie. No nie. Jakiś oszołom naukowiec tutaj leci. Dobra, wzmocniliśmy go troszeczkę. Nalot. Palimy go, zobaczymy, czy to coś da. Dobra, dostają. Oni się leczą nawzajem, czy co? Dobra, został zwęglony, no ale powiem wam, że jakby dość sprawnie przeszedł bokiem. Mocno mnie to niepokoi. Oj, nie puściłem ich wcześniej. Nie. Kurczę, nie mam co zrobić. A nie, jest. O, ale się wypaliłem z wszystkich tych. Dobra, nie wiem, zrobiłem te nagrobki, może to coś da, bo przynajmniej tanie jest. O nie, teraz to już przejdą, chyba że tych ich jeszcze uda tu rzucić na sam koniec. Dobra, uda się. O nie, ten mocarz idzie. Nie dosięgają w ogóle. To właśnie oni go powinni. Oni mnie powinni bronić. Źle to drzewo postawione, tu powinny być, a tu powinny być z przodu te właśnie promienie, nie? I tyle w temacie, i wtedy by było lepiej.
Czy ja celowo nie wyłączę czatu na ekranie, tylko wy go widzicie. Ja mogę go wyłączyć, jak ktoś ma problem. No, teraz będzie problem na pewno. O kurde. Okay, I should have invested more in my army. No dobra, nie jest najgorzej, na razie przynajmniej. Kurde, coś tutaj się przekupują. Nie przejdzie, no to ma obronione. Okej, stuna zebrali. Ten tu ciągle jakieś nury daje, mi się wydaje, że go się da jakoś tutaj coś z nim zrobić. Dobra, tu postawię jednego takiego, niech tam broni. Niech broni przejścia. Na 4 sekundy trafa, a to co jest? Okej. Jakąś burzę mu dałem, ale nie wiem jak ta burza wygląda, bo ją chyba kiedyś robiłem, ale nie za bardzo cokolwiek z niej wynikało później. I zobaczymy, czy się uda tą burzę wywołać tutaj. Nie, no ta prawa flanka widzę, że się dobrze broni w miarę. Czemu ten ich nie rani? Aha, tu ich rani, okej. Patrzę się, co się tu dzieje, czy on przypadkiem zaraz mi nie da nura i gdzieś nie wiecie, pod nimi nie przeleci. Ale wygląda na to, że nie. Dziwne, że ten też w tym w siatce nie może dostać damage'u żadnego. Nie mam zielonego pojęcia, czemu tak jest akurat. No dobra, wszystko się w miarę broni. 12 fala to jest. Więc powinno być raczej ok.
Zwłaszcza, że się tak dobrze broni tu po prawej stronie bez problemu sobie. Dają radę. O kurde, powiem wam, że teraz sporo tego wyszło. Dobra. No, teraz idzie grubo tutaj. Jakiś nalot by się przydał, bo to się zaraz źle skończy wszystko. Mi na razie nie przeszło. Aha, bo to jest ostatnia fala. No to może rzeczywiście na ostatnią falę to robią jakąś jazdę większą. Chociaż widzę, że nie jest źle. Nie jest źle. Strasznie duże odstępy są między tymi wieżami i one się jakoś tak... I one jakoś tak się... No nie wiem... Nie ten... Nie atakują wszystkiego tego, co trzeba. Tak mi się wydaje. Ciekawe jest to, że my jeszcze tu obrażeń nie dostajemy, mimo że tu jest dość mocny taki młyn. Nie? A nasz czołg w ogóle nic nie dostaje. Podpalmy ich tutaj, skwareczki zaraz będą. No man should have this power. Power is to no one bites the blast. Po ulepszani magowie. To chyba będzie koniec. Tak? O! O kurde! O kurcze! Jedno co jest dobrze, że tu tam tego postawiłem przed chwilą tą wieżę, już mu połowę życia zjechała i zaraz pewnie reszta dojedzie. O nie, zabił mi właśnie czołga. Okej, udało się. Tu mamy w ogóle wtyczkę. No ładnie, Greedy Little Leeches. Oni myślą, że ten świecący metal da im władzę. Teraz wszyscy nazywają się królami. A zwłaszcza ten jakiś brutal z północy. Aha, no i on zaatakuje teraz północ i tam są chyba orki jakieś. I to by było na tyle, powiem wam, jeśli chodzi o krainę krasnoludów. Całkiem niezła. Upgrade points, new token, new hero Oloch. Ok. Zrobiliśmy to na 3 gwiazdki. Aha, tu jakiś kryształ wyjechał. No i na dalekiej północy, nie wiem, orki są chyba. If you enjoy... Aha, nie, czy chcę ten... Dobra, nowe wieże są i nową wieżą jest... Melting Furnace.
a on chyba dookoła siebie, to będzie coś, co tam, wiecie, niszczy dookoła przeciwników. No i jest nowy Heros Oloch. A nie wiem, kto to jest Oloch. I achievementy oczywiście, 3 nawet, żeśmy zrobili, tu i tu. I upgrade'y, tylko co tu teraz można zupgrade'ować, bo to żeśmy zrobili, improve... Nie... The respawn time of heroes, to mi niepotrzebne, battle trained combat, zobaczmy co jest w ogóle na końcu, pit lord. To the battle now, there is small chance of summoning a pit lord with them, pit lord by można było mieć takiego... Pit lorda... Jakieś ulepszenia dla jakichś takich tych. Wszystkie heroesy większe życie. Improve the... To jest ogólnie do heroesów ulepszania. To jest ulepszenie do tych, które ja przywołuję. Tych takich, wiecie, diabełków małych. A tu są ulepszenia do moich speli, które kastuję. After the impact ends, there is a small chance of strikes again in the same place. Wiecie co, no powiem wam, że to chyba tu pójdę w ten... Pójdę chyba w ulepszenie tych diabełków. Wydaje mi się, że całkiem to sensowne. Ale to... to tyle. Tak więc... to oczywiście było nagrywane na live'ie. Wszystkich widzów na YouTubie serdecznie pozdrawiam. Jeśli chcecie widzieć, jak gramy te pomiędzy te plansze, bo będziemy sobie tu challenge robić, to oczywiście zapraszam na Twitch. twitch.tv/sushibo pod filmem macie tą. Nie, no nie chciałem kliknąć, a dałem fight, przepraszam, zaraz z tego wyjdę. Macie link do streama, a ja tymczasem kończę ten odcinek. Trzymajcie się, cześć.